Nie wiem, czy wiecie, ale macie tutaj między sobą prawdziwy skarb. Mówię skarb, bo oni są jednością, są małżeństwem i musicie ten skarb doceniać, pastor Przemek wraz z pastor Jolą. Są ludźmi naprawdę wielkiego formatu. Jestem w kościele praktycznie od urodzenia. A prawie 20 lat jestem tak świadomie zaangażowany na full-time, wolontaryjnie. I znam to środowisko, znam wielu pastorów, znam wiele kościołów i mogę powiedzieć bardzo odpowiedzialnie i bardzo szczerze, że niewielu jest tak skromnych ludzi jak Przemek i Jola, ludzi, którzy mają serce sługi. I naprawdę powinniście ich bardzo doceniać, bardzo szanować i bardzo Bogu dziękować, że na czele tego kościoła On wybrał właśnie tak wspaniałych ludzi. I to jest coś, co mnie zawsze wzrusza, kiedy patrzę na tą parę, bo oni mogliby w życiu robić różne ciekawe rzeczy, mogliby się zająć swoim biznesem, mogliby mieć fajne wycieczki, fajne urlopy. Ale swoje życie inwestują w Boże Królestwo i inwestują w ten Kościół. I myślę, że należą im się brawa. I bardzo się cieszę, że możemy się przyjaźnić i że spotykamy się na kawę u nas w firmie. I za każdym razem, kiedy jesteśmy tutaj z Magdą w kościele Lifehouse, wiem jedno, jestem tego pewien, że Bóg jest dobry. Jestem tego pewien, dlatego że znam dokładnie historię waszego kościoła. Znam tą historię od tego momentu, kiedy jeszcze tego kościoła nie było, kiedy to były tylko małe grupy, kiedy to było tylko marzenie. Znam historię tego kościoła, kiedy mogliśmy spotykać się na konferencji 700 miast i marzyć wspólnie, rozmawiać o takim miejscu jak to, o naszym kościele dom, o waszym kościele tutaj w Poznaniu. Znam to też miejsce i znam tą społeczność z pierwszego waszego oficjalnego nabożeństwa jeszcze w kościele Puro. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet w hotelu Puro. Wiesz, że to kiedyś będzie budynek kościoła. Znam waszą historię, dlatego że nawet nie wiem, czy wiecie, przez cały rok byłem oficjalnie pastorem tego kościoła. Osobą prawną. I cieszę się, że za każdym razem, jak tutaj przyjeżdżamy, kiedy byliśmy też na otwarciu tego miejsca, widzimy, że Bóg jest dobry, że Bóg jest z wami, że Bóg się wami opiekuje, że Bóg ma nad wami ochronę i że to On sprawia, że ta społeczność się rozwija, że ona rośnie swoim tempem, że ona dojrzewa. I to jest niesamowite i to jest naprawdę wzruszające. I te rzeczy mnie bardzo wzruszają. Właśnie taki proces tego, jak z czegoś małego tworzy się coś dużego, doskonałego, pięknego. Także cieszę się bardzo, że razem z moją żoną możemy być częścią tego procesu, tego cudu, tego Bożego cudu i możecie być naprawdę dumni, bo ja właśnie z takiej perspektywy Warszawy, z perspektywy tych dobrych kilku lat, dokładnie to wszystko widzę. I cieszę się, że dzisiaj mogę być tutaj i dzisiaj w ten szczególny dzień dla nas chrześcijan będę mówił o szczególnej osobie, o tym, co się wydarzyło. To szczególnego wydarzyło się prawie 2000 lat temu w Wieczerniku. Ale też to kazanie ma jeden bardzo zasadniczy cel. To całe przesłanie ma jeden bardzo zasadniczy cel. Żeby zachęcić was do tego, żeby poszukiwać w życiu głębi. Żeby powiedzieć wam, że w życiu jest coś więcej. I jeżeli miałbym zobrazować, i za chwilę to zobrazuję, jak wygląda życie takiego samodzielnego chrześcijanina, któremu wydaje się, że może iść
przez życie o własnych siłach, a chrześcijanina, który mówi nie, ja nie chcę być samodzielny. Ja się chcę w 100% opierać i poddać mocy i prowadzeniu mojego najlepszego przyjaciela Ducha Świętego, to życie wygląda mniej więcej tak. Czy ja mogę poprosić tą grafikę? To są zrzuty z mojego telefonu. Nie wiem, czy wszędzie będzie dobrze widać, ale to są zrzuty z mapy Google i sobie wybrałem dzisiaj z rana powrót do mojego domu do Warszawy. I gdybym chciał iść na piechotę, to by to trwało 2 dni i 14 godzin, a gdybym chciał jechać samochodem i tak będę wracał, to około 3 godzin przepisowo będzie trwało. Więc życie chrześcijanina, który idzie o własnych siłach, to jest właśnie te 2 dni i 14 godzin. Możesz to zrobić. Możesz dreptać do Warszawy z Poznania 2 dni i 14 godzin z przerwami, z noclegiem. To jest wyprawa prawie na tydzień. Tylko po co? Jak można wsiąść w wygodny samochód i po prostu przejechać się. A nawet jak nie masz samochodu, to w pociąg albo BlaBlaCarem. I tak wygląda w streszczeniu życie z Duchem Świętym. Możesz iść przez życie o własnych siłach. Możesz pokonywać albo próbować pokonać problemy o własnych siłach. Możesz wybrać sobie pracę, wybrać sobie żonę, wybrać sobie męża, próbować wychować dzieci o własnych siłach, ale to będzie naprawdę bardzo trudne i często skazane na niepowodzenie. A możesz zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym i skorzystać z tego, że On Cię będzie wypełniał swoją mocą, swoją mądrością. Że podepnie Cię pod kosmiczną, niebiańską Wikipedię i z tej Wikipedii, gdzie wszystko jest zweryfikowane, będzie Ci transferował tą wiedzę, tą mądrość. I właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi w życiu z Bogiem. I chcę Was zachęcić do tego, żebyście poszli o krok dalej. Nie tylko zatrzymali się na zbawieniu, które jest za darmo, ale zaczęli szukać głębi relacji z Duchem Świętym. A dzisiaj jest wyjątkowy dzień dla całego chrześcijaństwa, bo właśnie świętujemy Dzień Zielonych Świątek, dlatego nazywamy się zielonoświątkowcami. Część myśli, o co chodzi, o jakie zielone święta. Nie ma tutaj żadnych gałązek, palemek, niczego zielonego, ale właśnie jestem tutaj po to, żeby Wam to wszystko wyjaśnić. Możecie otworzyć swoje Biblię albo smartfony i będziemy czytali tekst, który pewnie jest czytany dzisiaj wszędzie. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich 1:4. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im umożliwiał. Piękny opis tego, co się wydarzyło, ale ja chcę wrócić do tego, czym są tak naprawdę zielone świątki? Tutaj jest w tym fragmencie użyty Dzień Pięćdziesiątnicy. A tak naprawdę chcę zbudować Wam bardzo solidne tło do tego, żebyście zobaczyli, zrozumieli, co tak naprawdę się wydarzyło. I chcę Wam powiedzieć, że wszystko to, co czytamy w Nowym Testamencie, ma swoje pewne odniesienie w Starym Testamencie. A jeżeli czytacie Stary Testament, to zawsze czytajcie Stary Testament przez pryzmat wydarzeń Nowego Testamentu. I kiedy czytacie Stary Testament, to zawsze czytajcie Stary Testament razem z Duchem Świętym, który ożywia tą literę, która staje się dla Was, dla nas zrozumiała. Bo to, co widzimy w Starym Testamencie, jest cieniem rzeczy przyszłych, czyli cieniem tego, co się wypełniło w Nowym Testamencie. I tak samo jest z Pięćdziesiątnicą. Dokładnie tak samo jest z Pięćdziesiątnicą. A dokładnie z żydowskim świętem Szawłot. Bo kiedy
czytamy, że w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nadeszło święto Szawłot, inaczej zwane przez Żydów świętem żniw, zielonymi świętami, świętem tygodni lub Pięćdziesiątnicą. Dokładnie Szawłot to są cztery określenia tego samego święta. To było jedno z trzech żydowskich świąt, oprócz Paschy i Święta Namiotu, gdzie każdy pobożny Żyd musiał się stawić w Jerozolimie, czyli Żydzi z całej diaspory, z różnych zakątków świata przyjeżdżali czy pielgrzymowali do Jerozolimy po to, żeby stawić się w świątyni. I to było jedno z takich świąt, więc cała Jerozolima była napełniona tysiącami pielgrzymów z różnych stron świata, mówiących różnymi dialektami, różnymi językami. I właśnie w święto Szawłot oni wszyscy spotkali się w Jerozolimie. I każda z tych nazw, święta Szawłot, jest dla nas dzisiaj bardzo ważna. Ona coś, Bóg przez każdą z tych nazw chce dzisiaj coś do nas powiedzieć. Święto żniw lub zielone święta, używane zamiennie, to było określenie, które określało radosne święto pierwszych plonów pszenicy. To był czas żniw po prostu. I wówczas, właśnie w dzień Szawłot, w świątyni składano w ofierze snopy pszenicy i dwa bochenki, uwaga, zakwaszonego chleba. Chleba z zakwaszonej mąki. Podczas nocnego nabożeństwa czytano pięcioksiąg, czytano Torę i Księgę Rut. I właśnie podczas tego święta Szawłot, nieprzypadkowo, następuje wylanie Ducha Świętego. Następuje to, o czym czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. Widzimy Jerozolimę napełnioną pielgrzymami i widzimy w następnych fragmentach Dziejów Apostolskich, że zaraz po wylaniu Ducha Świętego około 3000 osób przyjmuje Jezusa i staje się po prostu osobami wierzącymi. I te wydarzenie, te święto żniw lub zielone święta określające pierwsze zbiory, pierwsze plony, kiedy Żydzi świętowali to, że po długim czasie, kiedy musieli czerpać z zasobów, mają nowe, świeże plony. Bóg dał im w obfitości nowy zbiór. Widzimy w proroczy sposób, że nowi wierzący stają się nowym plonem. Wypełniają się słowa Jezusa, który mówi, żniwo jest wprawdzie wielkie. Więc Pięćdziesiątnica, czyli święto Szawłot, jest świętem nowego żniwa. Nowego żniwa. To jest właśnie radosne świętowanie nowych plonów. I będzie się to później powtarzało cały czas w życiu Kościoła. Tak jak dzisiejsze nabożeństwo jest też świętowaniem, bo wierzymy, że Bóg da każdemu z naszych kościołów kolejny i kolejny nowy plon. Święto tygodni. Dlaczego mówiono o tym, że jest to święto tygodni? Dlatego, że odbywało się dokładnie po 7 pełnych tygodniach od Paschy. Mijało równo 7 tygodni od Paschy. Liczba 7 symbolizuje pełnię i mówi w proroczy sposób, że coś ma się wypełnić. Szawłot, to słowo szawłot oznacza dokładnie po hebrajsku tygodnie. 7 tygodni po święcie Paschy, czyli święcie, które mówi o tym, że Żydzi zostali w cudowny sposób wyrwani z Egiptu, że zostali w cudowny sposób uratowani od śmierci, że krew baranka ocaliła ich od tego. Dokładnie 7 tygodni po tym wypełnia się czas i Bóg zgodnie z obietnicą wylewa swojego Ducha Świętego. Jak zaczniecie studiować szczególnie pisma proroków, księgi prorockie, to Bóg wielokrotnie przez słowa proroków zapowiadał wylanie Ducha Świętego. I święto tygodni mówi o tym, że Bóg wypełnia
dokładnie w ten dzień swoją obietnicę, że następuje wypełnienie Bożej obietnicy. I nazwa Pięćdziesiątnica, ta, która jest użyta w tym fragmencie, czyli 50 dni, 50 dzień. 50 dzień od czego? To jest 50 dzień od wyjścia z Egiptu, czyli 50 dzień od święta Paschy. Co się stało w życiu narodu izraelskiego? 50 dni po wyjściu z Egiptu Mojżesz otrzymał na górze Synaj kamienne tablice z prawem, które Bóg specjalnie swoim palcem spisał dla narodu żydowskiego. Dokładnie w ten dzień. Dokładnie w ten dzień. Naród izraelski z narodu niewolników, nieposiadający swojej tożsamości, otrzymał swoją konstytucję i tą konstytucję nadał mu sam Bóg. Tą konstytucję spisał mu sam Bóg. I Żydzi to świętowali właśnie w Pięćdziesiątnicę. Symboliczne wejście na zupełnie inny poziom życia całego narodu. I organizacyjny, ale również duchowy. Z niewolników stali się narodem z własną konstytucją, z własnym prawem. A co się dzieje w Pięćdziesiątnicę, w Wieczerniku, podczas momentu, kiedy Duch Święty wstępuje na ludzi zgromadzonych w Wieczerniku? Duch Święty napełnia każdego z nich i wypisuje swoim palcem prawo na tablicach naszych serc. Duch Święty wypisuje prawo, Boże prawo na tablicach naszych serc. Spełnia się to, co jest napisane w księdze Ezechiela. Dam wam serca nowe, nowego ducha włożę w wasze wnętrze, usunę z was serca kamienne, a dam wam serca mięsiste. Mojego ducha włożę w wasze wnętrze i sprawię, że będziecie postępować według moich ustaw. Będziecie przestrzegać moich praw i stosować je. Gdzie na Synaju prawo nadane było tylko i wyłącznie narodowi izraelskiemu. A w Wieczerniku Duch Święty wkłada osobiście prawo w serce każdego, kto jest tylko na to gotowy. I robi to do dzisiaj. Wiecie, po wyjściu z Egiptu na pustyni Izrael był prowadzony w ciągu dnia przez obłok, a w nocy przez słup ognia. A co się dzieje w Wieczerniku? W górnej izbie ten płomień, który prowadził Izraelitów, rozdziela się i wstępuje indywidualnie na każdego z obecnych. Niesamowicie głębokie przesłanie. Każda z nas tego samego święta pokazuje nam, co Bóg chce i co Bóg wykonał dokładnie 50 dni po święcie Paschy, w dzień Pięćdziesiątnicy. Ale podczas święta Szawłot Żydzi odczytują również Torę i Księgę Rut. A o czym mówi Księga? Bo jest to super bardzo prorocze. Księga Rut mówi o żniwach. Księga Rut, w ogóle cała akcja Księgi Rut, zachęcam, przeczytajcie, jest bardzo krótka, mówi i odbywa się podczas żniw. Wiecie, Rut, Moabitka, poganka, jest taką proroczą zapowiedzią Kościoła, który jest powołany również z pogan. Ta, która była z poganką, znalazła łaskę w oczach Boaza, bogatego krewnego, który ją wykupił i uratował od hańby. A Boaz jest pierwowzorem, jest typem Chrystusa. I to, co Żydzi czytali w każde święta Szawłot, w każdej Pięćdziesiątnicy przez setki lat, to się wszystko wypełnia właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy. I Bóg pięknie to wszystko poukładał, przewidział, zapowiedział. Ale to Duch Święty daje
zrozumienie tego. Bo można to czytać setki lat w sposób tradycyjny, zgłębiać, studiować, ale będzie to tylko martwa litera. Dopiero kiedy przychodzi Duch Święty, zdejmuje nam zasłonę z oczu i rozumiemy głębię tego, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy. Nawet te dwa chleby, te dwa zakwaszone chleby, czy to jest przypadek? U Boga nie ma przypadku. U Boga nie ma przypadku. Wiecie, że Żydzi nie mogli dla Boga przynosić nic, co zawierało w sobie kwas. Ale podczas tego święta, podczas święta Szawłot, jest wyjątek i trzeba przynieść dwa zakwaszone chleby z zakwaszonej mąki. I właśnie te chleby wskazują na Kościół. Wskazują na Kościół, do którego wchodzą również ludzie nawróceni z pogan, którzy wcześniej byli uznawani za nieczystych, zepsutych i oddzielonych od Boga. I to, co dzieje się podczas Zielonych Świąt, to jest cud, bo raptem Żydzi i nie Żydzi, czyli poganie, mogą i wspólnie razem w jedności chwalą tego samego, jedynego Boga. To, co wydarzyło się podczas Pięćdziesiątnicy, podczas Zielonych Świątek, podczas Święta Tygodni, Szawłot, jakbyśmy, jakiej byśmy nazwy nie używali, chodzi o te same święto. To, co się wydarzyło, to jest niesamowite. Dlatego, że wypełniają się proroctwa. Wypełnia się to, co Bóg zapowiedział. I Bóg objawia światu swoją wielką tajemnicę. Rodzi się Kościół. Podczas święta Pięćdziesiątnicy rodzi się Kościół, ciało Jezusa Chrystusa, które jest napełnione Jego Duchem, Duchem Jezusa. Ale co wydarzyło się 10 dni wcześniej? Bo to jest również bardzo ważne. Słuchajcie, 10 dni wcześniej Jezus był jeszcze ze swoimi uczniami. Jezus się spotykał jeszcze ze swoimi uczniami. I mówi, czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale. Jezus mówi, nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Mówiłem, że Jan wprawdzie chrzcił w wodzie. Wy jednak po niedługim czasie zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Otrzymacie moc Ducha Świętego, który na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, i aż po krańce ziemi. Jezus przygotowuje uczniów, ale w tym konkretnym fragmencie mamy odpowiedź, jak możemy konkretnie doświadczyć nieba. Jaki jest tak naprawdę przepis na cuda w naszym życiu? Jezus dokładnie im mówi, jaki jest przepis na cuda w tym życiu. Bo 10 dni później dzieją się te rzeczy, które się działy w Wieczerniku. Niesamowite, cudowne. Niebo zstępuje na ziemię. Ale co się dzieje przez te 10 dni? Co się dzieje przez te 10 dni? 500 osób, około 500 osób słyszało to poselstwo, które Jezus mówił, że czekajcie, a stąpi Duch Święty. Czytamy o tym między innymi w pierwszym liście do Koryntian. Około 500 osób słyszało to poselstwo. Czytamy również, że w Wieczerniku około 120 osób spotkało się z Duchem Świętym. Gdzie jest te 380? Przez te 10 dni 380 osób pozbawiło się błogosławieństwa, pozbawiło się uczestniczenia w historycznej chwili, w historycznym momencie. Dlaczego? Dlatego, że zabrakło im cierpliwości. Dlatego, że zabrakło im posłuszeństwa i dlatego, że nie byli w jedności. W jedności z tymi, którzy czekali w Wieczerniku. Cierpliwość. Jeżeli Bóg coś obiecuje, jeżeli Jezus wydaje bardzo konkretne polecenie, to musimy cierpliwie czekać na Jego spełnienie. To było tylko 10 dni. To było tylko 10 dni, ale zobaczcie, że te 380 osób nie potrafiło tego wyczekać. Może zaczęli wracać
do swoich miejsc zamieszkania. Może wręcz przeciwnie, postanowili, że będziemy aktywnie działać. Wy tu się módlcie, wy tu sobie spokojnie się módlcie, a my zaczniemy działać. Byli niecierpliwi. A Jezus kazał im cierpliwie czekać. Jezus oczekiwał posłuszeństwa, a nie jakiejś aktywności albo aktywizmu. Jezus chciał, żeby byli dokładnie posłuszni, żeby wypełniali Jego słowa. Bo Jezus wie, że nieposłuszeństwo to bunt, to brak poddania. Że nieposłuszeństwo to chodzenie swoimi drogami. Że nieposłuszeństwo, że ojcem nieposłuszeństwa, ojcem buntu jest szatan. Ale również Bogu bardzo zależy na tym, żeby Kościół oczekiwał na spełnienie Bożych obietnic w jedności. I jak czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, że ci, którzy czekali w Wieczerniku, oni byli w jedności, w modlitwie, śpiewali hymny, generalnie byli skupieni na oddawaniu chwały Bogu. Bo tam, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w moim imieniu, ja jestem pośrodku nich. Moja obecność jest zagwarantowana. Dlatego tak bardzo potrzebna w Kościele jest jedność. Tak bardzo potrzebna jest w Kościele jedność, to znaczy skupienie wszystkich razem na jednym celu. A celem Kościoła, to do czego zostaliśmy powołani, jest oddawanie chwały Jezusowi. Kiedy jesteśmy cierpliwi, kiedy jesteśmy posłuszni, kiedy jesteśmy w jedności, dzieją się cuda. Co jest największym cudem Pięćdziesiątnicy? Co jest największym cudem Pięćdziesiątnicy? To, że 2000 lat później ja i ty jesteśmy tutaj. To jest największy cud Pięćdziesiątnicy. Dlatego, że ci, którzy usłyszeli tych 120 osób, nie poszło od razu i nie próbowało głosić Ewangelii, bo im by się nie udało. Ale oni spokojnie, cierpliwie czekali na moc z wysokości, na to wzmocnienie. Byli posłuszni. I dzięki temu my dzisiaj jesteśmy tutaj. To nie jest przypadek. Ewangelia wyszła poza Jerozolimę i dotarła na krańce świata. Literalnie dzisiaj jesteśmy świadkami wypełnienia się tego proroctwa. Bo chociażby przez internet, chociażby to, co dzisiaj jest nagrywane, literalnie jest i ma możliwość dotrzeć na krańce świata. Gdzie to, co wydarzyło się podczas Zielonych Świąt, to, że zwykli ludzie, zwykli, prości Galilejczycy, którzy w większości nie chodzili do żadnej szkoły, nie skończyli nawet podstawówki, zostali wypełnieni niesamowitą mocą z wysokości. Niebo spotkało się z ziemią. Powstał Kościół, wypełniła się ta tajemnica zapowiadana przez wieki, przez proroków. Duch Święty, który jeszcze do niedawna był dostępny tylko dla elity, dla wybranych. Ten Duch Święty był dostępny tylko dla proroków. I to dla wybranych. Tylko dla króla, który był namaszczony, na którego zstępował Duch Święty. Tylko dla arcykapłana. Naprawdę dla niewielu osób, można by było powiedzieć, na palcach jednej ręki w Izraelu ludzie doświadczali Ducha Świętego przez całe dzieje. A to, co dzieje się w Wieczerniku podczas Pięćdziesiątnicy, to, że ten sam Duch Święty, Duch Boga Najwyższego, ta sama moc, która była dostępna w miejscu najświętszym w świątyni, Szekina, ona wstępuje i jest dostępna. Ten sam Duch Święty jest dostępny dla każdego. Dla każdego. To jest ten cud, który się wydarzył. To jest niesamowite, że kiedy czytasz o wielkich mężach Bożych, którzy mieli niesamowitą mądrość, tak jak Salomon na przykład miał niesamowitą mądrość, a skąd on miał tą mądrość? Dlatego, że był wypełniony Duchem Świętym. To Duch Święty mu to objawiał. Dlaczego król Dawid był taki, jaki był? Wyjątkowy.
Bo był wypełniony Duchem Świętym. Bo był namaszczony. Namaszczenie było symbolem tego, że zstępował na kogoś Duch Święty. Dzisiaj to wszystko jest dostępne dla każdego z nas. Najlepszym przykładem tego, co się stało, takim najbardziej jaskrawym przykładem tego, co się stało w Dzień Pięćdziesiątnicy, jest apostoł Piotr. Jeszcze niedawno ten człowiek, dokładnie 50 dni wcześniej, on się zapiera swojego najlepszego przyjaciela, on się zapiera Jezusa. On się boi jakiejś małej dziewczynki, służki, która mówi, ty chyba byłeś tam z tym Jezusem. Nie, nie, ja w ogóle człowieka nie znam. To jest ten sam człowiek. Ten, który się zapiera Jezusa po trzykroć. Ten, który nie jest zbytnio rozgarnięty i wygadany. Który jest zwykłym, prostym rybakiem, oderwanym od sieci. Co robi dzisiaj Piotr w Dzień Pięćdziesiątnicy? Wygłasza niesamowite kazanie. Ale on się do tego kazania nie przygotowywał tydzień, dwa, trzy. On go nie spisywał. On mówi je na żywca. I przeczytajcie sobie to kazanie, które jest opisane w Dziejach Apostolskich. Ono ma niesamowitą głębię. On cytuje z pamięci całe teksty pism prorockich. On je odnosi do tego, co się wydarzyło. On to tłumaczy w bardzo prosty i przystępny sposób tym tysiącom, które zjechały się do Jerozolimy. Ale on to nie robi w oparciu o swoją mądrość, o to, że jest jakimś znanym mówcą, motywatorem. Nie. On ma tą moc przemawiania i tą mądrość przemawiania do tych ludzi. Dlatego właśnie, że przed chwilą wstąpił na niego Duch Święty i dał mu odwagę z człowieka, który się bał, małej dziewczynki, z człowieka, który nie był w najważniejszym, najtragiczniejszym dniu obok swojego przyjaciela, tylko uciekł. On odważnie staje naprzeciw tysiącom i ogłasza Boże prawdy ze zastraszonego rybaka. Staje się przywódcą Kościoła, który właśnie się narodził i robi to w sposób potężny, bo robi to w mocy Ducha Świętego i Bóg się od razu przyznaje, bo nie są to tylko słowa, nie są to tylko jakieś proste słowa wypowiedziane albo nawet bardzo mądre słowa, bo nie jest to mądrość ludzka, ale razem z tymi słowami idzie Duch Święty i te słowa wykonują konkretną pracę w życiu, w umysłach tych ludzi, którzy go słuchają. Bardzo konkretną pracę, taką konkretną pracę, że 3000 dusz zostaje zbawionych. Niesamowite, niesamowite. To jest właśnie moc działania Ducha Świętego. To jest to, co stało się w Wieczerniku, że tacy prosci ludzie, jak ja, którzy nie studiowali teologii, którzy nie przygotowywali się do takich rzeczy, mogą stać dzisiaj i dzielić się tym, co przeżywają, dzielić się swoim życiem. Ludzie go słuchają, ludzie słuchają Piotra. To słowo wykonuje w nich konkretną pracę, dlatego że to słowo jest ożywione przez Ducha Świętego. To nie jest tylko litera, która zabija, ale to jest słowo ożywione przez Ducha Świętego i oni od razu zadają pytanie, co my mamy dalej robić? My w to wszystko wierzymy. My wierzymy, że to jest prawda. Wierzymy, że tak jak mówisz, te wszystkie proroctwa wypełniły się właśnie w Jezusie. Że to, co dzisiaj się dzieje, to jest wypełnienie tego, co zostało zapowiedziane przez proroków. Ale co my mamy dalej robić? A Piotr im odpowiada. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. I niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I znowu, Piotr używa bardzo zrozumiałej, bardzo zrozumiałego dla nich schematu. Piotr mówi o trzech chrztach, które muszą się dokonać w ich życiu.
o trzech rodzajach chrztu, które powinny dokonać się w życiu każdego, który chce świadomie iść za Jezusem. Żydzi wiedzieli, że zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłok oraz w morzu. Te trzy chrzty były obecne w życiu Żydów. To czytamy w liście, w pierwszym liście do Koryntian 10:2, kiedy Paweł pisze do Koryntian i opisuje to, jak Żydzi byli ochrzczeni, kiedy byli jeszcze Żydami. Byli ochrzczeni w Mojżesza, byli ochrzczeni w obłok oraz byli ochrzczeni w morzu. Trzy rodzaje chrztów. I jeżeli chcesz iść za Jezusem, musisz się po pierwsze opamiętać. Chrzest upamiętania to jest to, że Duch Święty zaczyna działać w twoim życiu. To jest to, że Duch Święty przychodzi do ciebie, a ty mu się poddajesz i rozumiesz, że jesteś grzesznikiem, że potrzebujesz ratunku. Rozumiesz, że tak jak Żydzi rozumieli, że musieli się być ochrzczeni w Mojżesza, czyli musieli zaufać Mojżeszowi. Ci, którzy zaufali Mojżeszowi, wyszli z Egiptu. Ci, którzy ufają Jezusowi, wychodzą z duchowego Egiptu. Ci, którzy zaufają i położą swoje życie, upamiętają się, czyli następuje w naszym umyśle proces metanoi, proces przemiany naszych wartości. Kiedy jest chrzest upamiętania, ty zmieniasz swoje wartości. Twoją najważniejszą wartością jest Jezus. Przyjmujesz Go do swojego życia jako przede wszystkim swojego Zbawiciela, bo ufasz, że w Jego śmierci całe twoje stare życie, wszystkie twoje grzechy zostają przebaczone. Ale również przyjmujesz Go, i to jest trudniejsze, jako swojego Pana, czyli chcesz być Mu posłuszny. Nie tylko łapiesz się na zbawienie, ale ogłaszasz Go Panem swojego życia. To jest chrzest upamiętania. I to jest dzieło Ducha Świętego, które dokonuje się w nas. I kiedy przyjmujesz chrzest upamiętania, Duch Święty ożywia twojego ducha, który był do tej pory martwy dla Boga. Bo byliśmy martwi, a oto ożyliśmy i rodzimy się do nowego życia. Duch Święty zamieszkuje w nas i rezonuje z naszym duchem. I mamy pewność, że jesteśmy dziećmi Boga, bo On nas o tym przekonuje, że nie jesteśmy sierotami, ale zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny. I Duch Święty staje się naszym przewodnikiem. Drugi chrzest, to co mówi Piotr do tych ludzi, którzy go pytają, a co mamy zrobić? Dajcie się ochrzcić, chrzest wodny, publiczne wyznanie wiary i symbol pogrzebania starej natury. Chrzest wodny nas nie zbawia. Chrzest wodny ogłasza publicznie, że już jesteśmy zbawieni, że przyznajemy się, że już to dzieło zostało wykonane. Tak jak Żydzi musieli przejść, ci co przeszli przez Morze Czerwone, ci co zostali ochrzczeni w wodzie, to był prawdziwy naród żydowski, no bo oni tylko wyszli z Egiptu. To było bardzo konkretne doświadczenie, które przekazywali z pokolenia w pokolenie. I to jest publiczne i konkretne. I znowu jest to kolejny krok wiary. I znowu jest to bardzo konkretne działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Bo to On cię przekonuje. Nie na siłę. Ty tego nie musisz zrobić, ale Duch Święty cię przekonuje. Tego, że chcesz publicznie ogłosić, że umarła moja stara natura, ale oto powstaje nowa i wszyscy to możemy widzieć. Wchodzimy do ciała Jezusa Chrystusa. Zostajemy włączeni do ciała Jezusa Chrystusa. Dokonuje się bardzo konkretne działanie. Tak jak w Starym Testamencie, w Starym Przymierzu było obrzezanie, odcięcie kawałka ciała. Tak chrzest wodny jest obrazem nowego obrzezania. Odcięcia naszej starej natury. Nasza stara natura zostaje pogrzebana. I trzeci chrzest. Zostaniecie wypełnieni Duchem Świętym. Chrzest w duchu. Tak jak Żydzi byli prowadzeni przez obłok, byli ochrzczeni w obłok. Musieli się
poddać temu prowadzeniu. Tam, gdzie szedł obłok, tam, gdzie szedł słup ognia, tam oni szli. Oni poddawali się przewodnikowi. Tym przewodnikiem był Duch Święty. Tak samo my możemy doświadczyć wypełnienia Duchem Świętym i Jego łaską. Łaską za łaską. Powinniśmy przybiegać do tronu Ojca i brać łaskę za łaską, czyli siłę za siłą, aby pokonywać nasze ziemskie słabości, aby pokonywać nasze niedoskonałości, nasze ograniczenia. Wypełnienie Duchem Świętym, o którym czytamy w Pięćdziesiątnicy, to, co się wydarzyło, jest tylko i wyłącznie po to, abyśmy dokonywali większych czynów, niż czynił Jezus. Bo On chce tego, On tego pragnie, On to zapowiedział, że będziemy czynić większe rzeczy niż te, które, o których czytamy w Biblii. Otrzymujemy moc z wysokości, otrzymujemy moc od naszego najlepszego przyjaciela, Ducha Świętego, do tego, aby chodzić zwycięsko w nowej naturze, aby nasz nowy, duchowy człowiek chodził zwycięsko, aby oddawać chwałę Bogu. I efekt tego działania Ducha Świętego był bardzo konkretny, on był bardzo widoczny w Jerozolimie. A ci, którzy przyjęli Jego słowo, słowo apostoła Piotra, zostali ochrzczeni tego dnia i dołączyło do nich około 3000 osób. I słuchajcie, te wszystkie trzy rzeczy, te wszystkie trzy chrzty, dokładnie ten prosty sposób na to, jak doświadczyć pełni Boga w naszym życiu. To, o czym powiedział apostoł Piotr do zgromadzonych właśnie podczas tych świąt Szawłot, Żydów w Jerozolimie. Dzisiaj ja mówię do was. Ja doświadczyłem tych wszystkich trzech rodzajów chrztu. Chrztu upamiętania, kiedy doświadczyłem Bożej niesamowitej dobroci. Wychowałem się w rodzinie wierzącej, wychowałem się w rodzinie pastorskiej. Mogę powiedzieć, że wychowałem się w kościele. Więcej byłem w kościele niż na wakacjach. Tak było. Ale dopiero jako dorosły człowiek doświadczyłem spotkania z Duchem Świętym. Kiedy to słowo, które tak często słyszałem, które tak naprawdę było esencją mojego życia, bo wiele fragmentów znam na pamięć. Psalmów się uczyłem szybciej niż wierszyków, w sensie wcześniej niż wierszyków. Takiego miałem dziadka. Ale dopiero, kiedy Duch Święty przyszedł pewnej nocy i pokazał mi, że kocha mnie pomimo mojego nieposłuszeństwa, pomimo tego, że żyłem 20 parę lat i znałem Boga ze słyszenia. Wiedziałem o Nim bardzo dużo. Widziałem, jak On się mną opiekuje, pomimo tego, że ja byłem Mu bardzo nieposłuszny, że chodziłem swoimi drogami. To Duch Święty dotknął mnie w taki bardzo, bardzo subtelny i delikatny sposób. I nie zagroził mi piekłem, ani karą, ani nie smagał mi jakimś biczem. Ale pokazał mi, jak Bóg jest dobry. Że pomimo tego, że ja tak bardzo Go nie kocham, że ja tak bardzo zaprzeczam moim życiem, to On mnie tak bardzo kocha i daje mi więcej, i daje mi więcej, i daje mi jeszcze więcej. I Bóg zdobył mnie swoją miłością. Poczułem, tej nocy poczułem, praktycznie, fizycznie poczułem Bożą dobroć, Bożą miłość. To było coś, czym Bóg roztopił moje kamienne serce. Po prostu swoją miłością. I wówczas zrozumiałem, jak bardzo jestem pogubiony, jak bardzo Go potrzebuję. Jak bardzo to, że mam już super samochody, super mieszkanie, że jestem na wysokiej pozycji, jeżeli chodzi o moją karierę zawodową, jak bardzo to wszystko nie ma sensu i jak bardzo to jest
efektem tego, że Bóg bardzo mnie kocha, a nie że ja jestem jakiś wyjątkowy. I to był moment, kiedy przeżyłem chrzest upamiętania, kiedy postanowiłem, że pomimo tego, że jestem tak słaby, chcę iść za Bogiem. Podjąłem po prostu męską decyzję i wierzę, że Duch Święty mi w tym pomógł, bo sam nie byłbym w stanie. Zacząłem służyć Bogu, zacząłem regularnie oddawać Mu siebie, swój czas, swoje finanse, swoje talenty. Przyjąłem chrzest wodny w świadomym wieku, chociaż przez wiele lat cała rodzina mnie tam pingowała, kiedy to już przyjmiesz chrzest, to już jest ten czas. Ale Bóg wiedział, że to w ogóle nie o to chodzi. Że najpierw musi być chrzest upamiętania. Że najpierw musi być świadoma decyzja. A później efektem tej świadomej decyzji to, że Duch Święty działa w moim życiu, musi być to, że ja pragnę być dumny i ogłaszać wszystkim, że wchodzę w przymierze z Panem Bogiem. I później bardzo pragnąłem doświadczyć chrztu w Duchu Świętym. I wychodziłem wielokrotnie do przodu. I ludzie się modlili. I modliłem się w domu. I trwało, i trwało. Nie doświadczałem tego. Ale wiecie, nie zniechęcałem się. Byłem cierpliwy. Byłem posłuszny. I chciałem być w jedności z Kościołem. I podczas jednej z konferencji młodzieżowych zostałem ochrzczony w Duchu Świętym. I nie było to gdzieś z przodu, i nie było to podczas modlitwy, ale było to po prostu podczas uwielbienia. Kiedy właśnie w tej jedności, w jedności z Duchem Świętym, skupiłem się tylko na Bogu. Skupiłem się na tym, żeby oddać Mu chwałę, żeby Mu podziękować za swoje wspaniałe życie. I w tamtym momencie poczułem taką niesamowitą radość, takie niesamowite ciepło, wręcz fizyczne ciepło. Coś, co mnie rozkleiło. Znowu doświadczyłem takiej Bożej, prawdziwej miłości, tego, że On mnie kocha takim, jakim jestem. Doświadczyłem tego ciepła, doświadczyłem tego pokoju, którego nie da się kupić, którego nie da się wytworzyć. I zupełnie naturalnie, bez jakiejś presji, bez ciśnienia, zacząłem modlić się na językach. Całą teorię już znałem, ale doświadczyłem tej praktyki. I wiecie, doświadczam tego do dziś. Doświadczam tego spotkania z Duchem Świętym do dzisiaj. Pielęgnuję moją relację z Duchem Świętym, bo On jest moim najlepszym przyjacielem. Wiele kazań, wiele zwykłych wstępów do uwielbienia nie powstałoby, gdyby nie to, że Bóg daje mi jakąś konkretną myśl. Tydzień temu miałem po prostu, dostałem jeden konkretny fragment, jeden werset. Na bazie tego wersetu rozpocząłem nabożeństwo, później prowadziłem modlitwę i dokładnie ten sam wątek przewijał się we wszystkich piosenkach, które śpiewaliśmy. Następnie w kazaniu naszego gościa. I nie był to przypadek. Sam bym tego nie wymyślił. Często najlepszy czas z Duchem Świętym mam, kiedy jestem pod prysznicem. Wiecie, możecie zostać ochrzczeni Duchem Świętym, będąc pod prysznicem, jadąc autobusem, idąc do szkoły. Możecie jechać na rowerze, biec gdzieś, nie ma to znaczenia. Znaczenie ma pozycja waszego serca, postawa waszego serca. Kiedy po prostu przychodzicie spotkać się z przyjacielem, chcecie czerpać z jego mądrości, gdzie on uwielbia, kiedy my poddajemy się jego prowadzeniu. Bo on wypełnia wówczas swoją rolę przewodnika. On chce cię wzmocnić. On chce nadać sens twojemu życiu. On chce odpowiedzieć na najbardziej
trudne pytania, na najgłębsze pytania w Twoim życiu. On chce dać Ci odwagę, żebyś stanął na scenie. On chce dać Ci mądrość i odwagę, żebyś głosił Ewangelię, tak jak robili to uczniowie. I to, o czym ja mówię, ja tego doświadczyłem nie dlatego, że jestem jakiś wyjątkowy, bo im dalej idę z Panem Bogiem, tym bardziej przekonuję się, że ja wcale nie jestem wyjątkowy. Tym więcej uczę się pokory, ale doświadczam tego wszystkiego, dlatego że zaufałem Bogu. I każdy z Was dzisiaj może tego doświadczyć. Biblia wyraźnie nas do tego zachęca, Jezus nas do tego zachęca. Mówi, gdzież jest taki ojciec pośród was, który gdy syn będzie prosił go o chleb, da mu kamień. Albo gdy będzie prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża. Albo gdy będzie go prosił o jajo, da mu skorpiona. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. O ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Nie musisz się tego bać, bo to nie jest nic dziwnego, ale musisz to przyjąć nie na poziomie swojego rozumu, nie na poziomie cielesnym, ale jesteśmy nowym stworzeniem, duchowym stworzeniem. I spotkanie z Bogiem jest zawsze spotkaniem z Duchem, więc musisz to przyjąć na poziomie swojego ducha. Więc za chwilę zaproszę osoby, które będą chciały się modlić. Modlić o to, żeby być napełnionym tym darem. Ojciec Niebieski jest gotowy, żeby rozdawać swoje prezenty, a najlepszym prezentem jest Duch Święty. To przyjmij to na poziomie swojego ducha. Nie kombinuj. To może być dla Ciebie bardzo niezrozumiałe. Po prostu stań przed Bogiem w wolności. Zacznij wypowiadać słowa. Może poczujesz właśnie takie gorąco. Może stanie się to tu, ale nawet jeżeli się nie stanie to tu, to bądź cierpliwy. Bądź posłuszny i żyj w jedności z Bogiem i z Kościołem, a ten dar jest Ci gwarantowany. Zachęcam każdą osobę. Rozumiem, że będziemy coś śpiewać, zespół ktoś zaśpiewa, tak? Nie oddaję już prowadzenie gospodarzom. W każdym razie zachęcam Cię bardzo. Skorzystaj z tego, że Duch Święty jest dzisiaj tutaj obecny. To jest pewne. On się tutaj porusza. On chce dzisiaj zamieszkać i wypełnić Cię swoją mocą. Uzdolnić Cię do rzeczy większych, niż sam jesteś w stanie zrobić. Dać Ci turbo przyspieszenie. Takie duchowe turbo przyspieszenie. Ja będę gotowy tutaj z pastorstwem, żeby się o Was modlić. Bardzo dziękuję. Więc jeśli jesteś osobą, która nie została jeszcze ochrzczona Duchem Świętym, chcę Cię zaprosić tutaj do przodu. Kiedy zespół będzie jeszcze chwilę grał, chcemy dzisiaj modlić się o chrzest w Duchu Świętym. Zawsze, kiedy robimy taką serię o Duchu Świętym na koniec, robimy ten chrzest. Więc jeśli jeszcze nigdy nie doświadczyłeś tego, zapraszam Cię tutaj pod scenę. Będziemy razem z pastor Magdo, z pastorem Szymonem, pastor Jolą i liderami, którzy tutaj za chwilę podejdą modlić się o Ciebie. Więc jeśli chcesz, nie bój się, podejść tutaj do przodu, czekamy na Ciebie.